Siemaneczko, lebeściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku z H1Z1 King of the Kill w trybie Ignition. Jak widzicie na sobie mam koszulkę King of the Kill z koroną oraz Legendsy Battle Royale. To jest za jakieś dwa worki tam miałem, z chłopakami chyba jak graliśmy. Jak otwieram te worki i jak mi to wypadają, te dwie rzeczy będziecie mieli w fajnym backowym odcinku z King of the Killa. SP, sorry. Będziecie mieli odcinek, chyba się będzie nazywał Pazie, ale zobaczymy. Teraz czas się odciąć i zagrać Ignition jak najlepiej, żeby to wyszło fajnie. Zostawcie łapki w górę w ilości sporej. Wtedy będzie znowu Ignition coraz częściej podawało. Ja już nie grałem w Ignition chyba 6 dni. Miałem inne rzeczy na głowie po prostu i co innego nagrywałem. Tam kampery? Chyba tam te kampery zrobię. A nie, tutaj przede mną, ale tutaj nic nie będzie. Gdzieś jest domek. No dobra, pojedziemy tam, zobaczymy co się będzie działo. Tu jest domek chyba gdzieś. Dobra, te helikoptery wszystkie tutaj też wyrzucają resztę. Zobaczmy na te kampery tam, no trudno. Najwyżej pyknę sobie drugiego Ignition za kilka chwil. Ktoś tu jest? Nikogo jeszcze nie widzę i samochodu też tu nie ma. Militarka. Dawać mi tu jakąś broń. Halo, czemu ja nie mogę taba nacisnąć? Nie, tylko nie to. Dobra. Mam pompę i AR. Nie jest źle, nie jest źle. Tu już będziemy rządzić. Nie jest źle jeszcze, żeby znaleźć samochód. I będę szczęśliwy. Ktoś tu jedzie, tylko nie od której strony, od tamtej. Ostro dostałem. On tu biegnie. Dobra, padł. Fajnie, co tam miałeś? Naboje do AR-ki. To wszystko mamy do rozwałki. Okej, ogólnie nie jest źle. Ten hełm sobie wyrzucę, wezmę biały motocyklowy. Nie wiem do czego to jest. O, fajnie, mołotowek. Ja tego schowam, a mołotowa dam tutaj. Trochę to poprzekładam. Słuchajcie, przydałaby mi się i to zdecydowanie. Znaczy, przydałby mi się i to zdecydowanie samochód F5. F5. Ja jestem tutaj blisko, cholera. Pokręcimy się tu jeszcze, zobaczymy. Magnum. Dobra, poszczeduję sobie teraz kilka rzeczy. O, już tylko 5 minut. No szkoda, że straciłem tą apteczkę, ale cóż. F5. Może byśmy na N trochę jeszcze pojechali. Tylko zastanawiam się, gdzie jeszcze można tutaj dorwać samochód fajnie. Wow, 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 już do mnie pruje. Dobra, niech pruje.
Zaraz się wyleczymy, tylko jeszcze nie teraz. Za tą górką. Stój tym kładem. Nie mam wiele tych bandaży i nadal krwawię. Ale chyba już nie. Jeszcze jednego wezmę. Dobra, pojedziemy sobie nadal jeszcze na N. Mam 4 minuty niecałe. Kurde, tutaj samochodu chyba nie znajdę nigdzie. Tam może jeszcze coś będzie. Przyspieszymy, zobaczymy. Tutaj nie ma. Kamperowisko przepędzlowane. Jeszcze 42 typa. No, samochód by się przydał i to bardzo. Standardem jest, że samochód jest fajną rzeczą, bo lepiej chroni. Mamy samochód. Pięknie. Super, wyśmienicie. Ale nie omieszkam jeszcze tego tutaj sprawdzić. Plecak, granat. Dobre i to. Ja mam militarkę, w ogóle mam. No jeszcze bym tam wrócił. 2 minuty. Nie, już w stronę strefy się troszeczkę będziemy kierować, myślę jednak w tej chwili. Strefy są gdzieś tam. Wow, ja jestem na F3, to jednak sobie przyspieszę. To nie ma żartów w tej chwili. Twitch Pigeon znowu kogoś zabija. F4, ok. 1,5 minuty. Gdzie te helikoptery? I gdzie tam ten gość składa? Czemu mi te helikoptery znikają? Te strefy, nie widzę ich z daleka. O dobra, tam jest jakaś strefa i tutaj po lewej następna. Okej. Jedziemy do tej. Jeszcze minuta. Jak się nie wywrócę, to dojadę. Dobra. 40 sekund. O, policyjny widzę stoi. Offroad kolejny. Dwa policyjne, dwa offroady. Już się tam klepią. Zostało już 29 poza mną. Tu ktoś kłady pochował też. Tam kolej za kamieniem. 11 sekund. Ostro się kutuką. O, ile tutaj samochodów. No jak widzicie, każdy to obkombinował, że bez sensem jest jeździć kładami, skoro lepiej samochody znaleźć. 20 sekund w strefie. Jestem 19. Nie, 19 nas zostało. No i postrzelam do tego policyjnego w sumie. O, pick-up też tutaj jest, widzę. Wow, okej. Spieprzamy. Zobaczmy sobie na ten most.
Oni tam za chwilę o zrzut się pewnie będą walczyć jeszcze. Nie, myślę, że do Pleśni podjedziemy. Kurde, za daleko, a strefa gdzie indziej. No ale koń, dobra, jedziemy. Myślę, że to się mi opłaci. 15 typa w tej chwili jeszcze. Kład nieruszony, benzynę jeszcze mam. Tutaj jest kolejny offroader. Wysiadamy, przeszukamy sobie go. Nie ma nic. A benzyna? 57 w baku. No ja mam porównywalnie, więc bez sensu zmieniać. Tu samochodów nie ma. 5 minut. Nie wiem, czy tutaj jest wszystko przelutowane. Myślę, że nie. Wartałoby gdzieś zajrzeć. Dobra, czemu nie? Zajrzymy. Tu echo. Ile zostało? 14. No to jeszcze nie mogę liczyć na... O, tu mamy do shota. Nie mogę liczyć... Samochód słyszałem. Jest lipa. Jakiś samochód też tu jeździ. Do AR-ki bym chciał znaleźć. I to zdecydowanie. Apteczki jakieś. Nie pogardziłbym, których również nie ma. Nie wiem, wychodzę jeszcze na górę, dobra. Mołotow, świetnie. Tą granatę chyba jeszcze widziałem. Dobra, przeszukamy jeszcze tutaj Magnum. Plecaki do zeszredowania. Szkoda, że tych apteczek nie ma, no. Nie ma nic, dobra, spieprzamy. Mam 62 energii, co jest? Została jeszcze pechowa liczba graczy. No niewiele, niewiele, niewiele. Ale cóż, użyjmy trzech bandaży. Trochę kiepsko, 17, ale... No cóż, musi starczyć. Nie chcę ryzykować, chcę być jak najbliżej strefy. 3 minuty zostały. Gdzie to muszę jechać? Okej, tam za wodę. Myślę, że sobie zaleję wachą bak. 3/4 w baku benzyny jedziemy. O, widzę już ten helikopter po lewej. Tam był za mną też offroader, ale trudno. Tu przeszukane, przeszukane. Ciśniemy, ciśniemy, 2 minuty z hakiem. Oni najprawdopodobniej do tej pierwszej strefy tutaj po prawej będą chcieli. Zastanawiam się, czy nie jechać w tą drugą strefę, ale dobra. Lord Long padł i jeszcze zostało 12 nas. Wezmę sobie jeszcze jeden bandaż. Niech ta pełna setka jednak będzie. Chyba pojadę do tej drugiej strefy, tak się zastanawiam. Jeśli czasu mi oczywiście starczy. Tam już policyjny na wodzie, widzę, krąży. 1,5 minuty, no a tam jest las. Ten też wjeżdża. I krwawi. Ostro krwawi. Jedź, kolego, pierwszy, niech cię dowalą. Z góry będą walić, ale jadę w dół. Nie, do góry, dobra. Nie wiem do kogo. Tu po prawej jest jeden. Offroader na prawej. Wow!
Ale spierdoliłem. Wyjechałem ze strefy znowu. Także tu nie będzie wesoło. Do mnie wali. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Krwawie. Apteczunia. Zdążę, zdążę. Jeszcze jedna. Jeszcze, znaczy apteczunia, bandaż. Wjeżdżamy na dół. Nie wiem, do którego miejsca ta strefa tutaj jest. I to jest lipa. O, już do mnie strzela. O, i tu będzie trudno się utrzymać w tej strefie. To już wiem na 100%. Ale oni tam mają dwa samochody. O co tutaj chodzi? 16 sekund. Ten już do mnie podjeżdża. 6 sekund. Okej, spieprzamy. 7. Nie wiem, gdzie jest strefa. Na chwilę obecną mnie to nie interesuje. 6. Ale tutaj jest nieprzelutowane, słuchajcie. Tu za mną nikt nie jedzie. Weźmiemy sobie granat. O, nie dało się. Mam naboje do aery, super. Samochód tylko nieco rozwalony. Okej, gdzie strefa kolejna? O kurde. Ile czasu? Niewiele. Kurcze, kurcze, no. Przydałoby się teraz przejechać. Ja muszę całe góry przejechać? No. Dobra, jedziemy. Mam 3 minuty. Za mną jakiś był jeep, jeszcze jeden. W tej chwili 6 pozycja. Przejedziemy sobie małą tamą na drugi brzeg. 2:40. Obawiam się o czas. Tak myślałem. Tylko samochodu nie rozwalić, to będzie dobrze. Dobra, no już zjadę tędy. Ale turbo bym chyba raczej nie chciał używać jeszcze, bo to nie ma sensu, skoro więcej paliwa nie mam. Kurde, 19 klatek, co się dzieje z tą grą? Wakur. Objadę tędy. 2 minuty, mało czasu. Mało czasu. Jedźmy. Nie przejmujmy się na razie czasem, jedźmy. Byle do celu. Gdzieś tam. F7. 1,5 minuty. Zaczynam się obawiać, że może być cieniutko. Gdzie ten pierdzielony helikopter? O, żeż kurde, ale przepaść. Minuta. Z tylko małym zapasem. No właśnie, i gdzie teraz? Gdzie jest ten helikopter? E7, jedźmy, jedźmy szybciej, Tomek! Ja pierdzielę, 40 sekund, a ja nie wiem, gdzie jest helikopter.
Intuicja mi mówi, że gdzieś tam. Ale pewnie nie. Fuck, nie wiem, gdzie jest strefa. Słuchajcie, te beściaki. Tam jest. 20 sekund. Teoretycznie mi się uda. Tu jest koleś. Dobra, wjechałem. Jak tam z paliwem? 23%. Tu jest kolejny jeep zostawiony. Tutaj jedzie za mną ten koleś, który wcześniej do mnie walił. Dobra, pół minuty się utrzymać w zonie. Czwarta pozycja. Na razie nadal czwarta. O, ten tu do mnie ciśnie. 8 sekund. Nie, to AR-ka. Przez chwilę mi się wydawało, że to hunting rifle. Dobra. Spieprzam stąd. 5 sekund. Do kolejnego save'a. Gdzie on się pojawi? To szybko trzeba wracać. 3 minuty. Nie, dobra, też tutaj gdzieś blisko. Nawet widzę przede mną. Poszredujmy sobie. Tam się cisną. Przy zrzucie zapewne. Fajną pozycję przydałoby się tam znaleźć, może co? 2,5 minuty, jestem czwarty, benzyny nie mam wiele. Więc tym bardziej by przydałoby się zająć lepszą pozycję. Jedziemy. Tutaj to jest chyba ostatnia strefa już w tej chwili. I wielka to ona nie będzie. No nie ma się tu gdzie schować fajnie. Na dole raczej nie chciałbym być. No właśnie, bardziej gdzieś od góry. Nie, dobra, okej, już wiem co zrobię. Tyle tylko, że mój samochód dymi. I to jest taki błąd. Niemały. I to jestem ze złej strony odstawiony, bo mnie tutaj odstrzelą. Jak coś, to powinienem się ustawić tak. Minuta 10. Jestem na czwartym miejscu. No szkoda, że nie mam wahy. 16% to nie jest wiele. 17 bandaży, no cóż. Minuta. Łyczek herby. Te beściaki, mamy chwilę. Jeśli nie zostawiliście jeszcze łapy w górę, zostawcie ją teraz. Zawsze się przydaje, zawsze motywuje. Tamten jeep na górze jeździ. Będzie do mnie strzelał? Bądźcie prawdziwymi debeściakami i zostawiajcie te łapy u mnie na kanale pod każdym filmem. Łapki w górę oczywiście. To również też tyczy się do pisania komentarzy. Nie wiem, czy on do mnie wali, czy nie. Wiem, że mnie widzi. O, oni się tam będą pykać, czyli będę trzeci. Spuścił samochód, a drugi odjechał. Wiem, gdzie jest jeden bubek. 10 sekund, dobra. Wjeżdżamy do zony. Trzecia pozycja, czyli tamtym jeepie chyba wybuch. A jeden gdzieś tu jest blisko. No, muszę się utrzymać 20 sekund jeszcze w strefie. Boczkiem, boczkiem, boczkiem i wracamy, bo tam nikogo nie było. Już ktoś jest. 5 sekund. Okej, każdy ma jeepa. Tu jest quad. Ale quad nie będzie miał benzyny. Patrzcie, ta sama strefa, tak?
Dokładnie. Tam po lewej jest jeden. Pojechałbym do niego i tak się zastanawiam, czy tego nie uczynić. No, niech jeden drugiego teraz odwali, będzie pysznie. No, jednak nie. Ktoś ma snajpę. A ten drugi ktoś nie wiem, czy do mnie wali, czy nie. I wiem, że tutaj po lewo jest. 10%, mało. Nie mogę wyjechać ze strefy. Nadal trzecia pozycja. Tam jest po lewej jeden. Rzuca do mnie? Nie. Wiem, gdzie jesteś, scyzoryku. Ach. Wiem, gdzie są obydwaj. Jeden w samochodzie, drugi na górze po prawej. Kolejny zrzut. Tak jest. 9 sekund, nas na razie 3. Ale ja muszę tam tego zdjąć. Nie wiem, gdzie on już przebiegł. Ale myślę, że gdzieś jest tutaj. Nie ma już więcej zonów. Dobra, idę go zdjąć. Dobra, żyj. Oj, nie żyje. Kurde, myślałem, że oni teraz dwóch będą się tam pykać, a ja trzeciego upykam. Ale druga pozycja, o. GG, man, GG. Nie było aż tak źle. Emocjonujące na końcu. Także gdybyście jakieś zostawiajcie łapy w górę, piszcie komentarze. Ten worek Elite Baga King of the Kill. Za drugą pozycję otworzymy sobie w kolejnym Ignition. Trzymajcie się ciepło, strzała, nara.